Proszę o wybaczenie, że z kwadransem akademickim, ale już teraz na pewno rozpoczniemy. I nie jest też tak, żeby nagle połowa panelistów zaproszonych do udziału w dyskusji gdzieś zniknęła. Oni tutaj są, być może nawet będą brali udział w pierwszej części dyskusji, ale dla większej wygody przy stole z zielonym suknem zdecydowali się usiąść trochę wygodniej niż ci, którzy będą referować swoje poglądy i dyskutować w części pierwszej. A ja w imieniu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie mam zaszczyt i przyjemność zapowiedzieć i moderować debatę pod tytułem Stańczycy, konserwatyzm, który przeminął. I tu pytajnik w kwestii przeminięcia. Debata, o której mówię, stanowi część projektu Czego nauczyli nas Stańczycy? Program popularyzacji dziedzictwa polskiego konserwatyzmu w 150-lecie wydania pierwszego numeru Przeglądu Polskiego. On się rzeczywiście ukazał w lipcu 1866 roku, więc ta rocznica w tym momencie w październiku już taka bardzo okrągła nie jest, ale z pewnością rok 2016 wyznacza to 150-lecie. I istotnie w 1866 zaczął ukazywać się tak zatytułowany miesięcznik, będący wraz z czasem organem krakowsko-galicyjskich konserwatystów, nazywanych przez swych politycznych oponentów stańczykami, co zresztą umieli obrócić na własną korzyść wizerunkową. Nie obrazili się o tych stańczyków, a nawet uznali, że to jest bardzo właściwy termin. Aż czterech ludzi zaliczanych do szerszego istotnie grona stańczyków, Józef Szujski, Stanisław Tarnowski, Ludwik Wodzicki i Stanisław Koźmian, maczało pióra w słynnej tece Stańczyka, mającej premierę, była to premiera w odcinkach na łamach wspomnianego Przeglądu Polskiego, którego jubileusz dał właśnie asumpt do tego, co nas dzisiaj czeka. A czeka nas debata zespolona organicznie z dwóch debat przedzielonych przerwą na kawę około godziny 17.30. W części drugiej, już po wspomnianej przerwie, przedmiotem wymiany myśli, a może i sporów, mam nadzieję, stanie się kwestia dziedzictwa stańczyków, ich ewentualnego wpływu na kolejne pokolenia polskich konserwatystów, na polską debatę publiczną, na sposób myślenia współczesnych Polaków o polityce. Czy wpłynęli na polską politykę po 1918 roku? Co ze stańczykowskiej spuścizny wytrzymało próbę czasu i może współczesnych Polaków skłonić do czegoś więcej niż refleksji natury czysto historycznej? O tym będzie mowa po przerwie. Natomiast przed przerwą, czyli już za chwilę, przedmiotem debaty będzie myśl i działalność stańczyków w kontekście czasów, w których oni działali, które ich kształtowały. Kim byli stańczycy w świecie naukowym, politycznym, kulturalnym właśnie tamtej doby w Galicji i w Polsce, poczynając od lat 60. aż do pierwszych lat niepodległości. Czy to, co głosili, było w tamtym czasie czymś faktycznie przełomowym, odkrywczym, oryginalnym? U kogo byli intelektualnie i politycznie zadłużeni? Jaki konserwatyzm wyglądał na tle polskiego konserwatyzmu starszej nieco daty i na tle myśli konserwatywnej ówczesnego Zachodu? Na ile trafnie diagnozowali wyzwania cywilizacyjne, ekonomiczne, społeczne, przed jakimi stali Polacy w Galicji tamtej doby, także w innych zaborach? Z pewnością potrafili z sukcesami funkcjonować w ciałach przedstawicielskich monarchii austro-węgierskiej, ale czy rozumieli społeczne konsekwencje umasowienia polityki, demokratyzacji polityki? Jak wyobrażali sobie modernizację, której wszak dla Polski chcieli na swój konserwatywny sposób? Jaki w ogóle był ich pozytywny program rozwoju dla Galicji? I w tej części naszej stańczykowskiej debaty wiodący udział wezmą doktor habilitowany Krzysztof Karol Daszyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Pan doktor habilitowany Dariusz Grzybek z Instytutu Spraw Publicznych, również Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pan profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, również Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym zresztą i stańczycy byli związani w sporej części.
Myślę, że wśród zasygnalizowanych przeze mnie zagadnień każdy z panów znajdzie coś, co uważa za poznawczo najciekawsze i, tym, czym się podzieli w trakcie swojego wystąpienia wstępnego, które no, może być ciut dłuższe niż zwykły głos dyskusyjny, choć też mam nadzieję, że nie bardzo długie, a w następnej kolejności rozpocznie się ożywiona i ożywiająca dla słuchających dyskusja. I na początek poproszę o zabranie głosu pana profesora Daszyka o tym, kim byli Stańczycy we własnych oczach, jak postrzegali swoją misję, jak radzili sobie z wypełnianiem tej misji również. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo trudno w dosłownie chyba kilkunastu zdaniach rzecz całą przedstawić, ale w każdym razie na to pytanie, za kogo się oni uważali, mogę odpowiedzieć krótko. Mogę powtórzyć to, co napisał Stanisław Koźmian, jeden z wymienionych tutaj z czwórki redaktorów, założycieli Przeglądu Polskiego. Mianowicie Stanisław Koźmian już po lat 90. w 1894-95 ogłosił trzytomową pracę obszerną, rzecz o roku 1863. To jest nie historia roku 63, to jest tak naprawdę rzecz padająca często w opowiadanie o losach swoich i swoich najbliższych przyjaciół, czyli Tarnowskiego, Wodzickiego, generalnie rzecz biorąc tego kręgu konserwatystów krakowskich w roku 63 i doświadczenia, które oni z tego roku 63 wynieśli. Więc ówże Koźmian nazwał to swoje środowisko, środowisko Przeglądu Polskiego, szkołą patriotyzmu politycznego. To jest bardzo ważne określenie, patriotyzm polityczny. Ten patriotyzm polityczny miał być budowany, tworzony, ponieważ Stańczycy chcieli później, osoby nazwane później Stańczykami, żeby być precyzyjnym, chcieli odmienić mentalność Polaków. Diametralnie odmienić mentalność Polaków. I ten patriotyzm miał być budowany w opozycji do patriotyzmu dotychczasowego, wcześniejszego, tego z okresu międzypowstaniowego, patriotyzmu, na krócej mówiąc, romantycznego, opartego na uczuciach, na emocjach. To był taki patriotyzm serca. Natomiast patriotyzm polityczny to miał być patriotyzm oparty na trzeźwej, racjonalnej kalkulacji, obliczeniu zysków, strat i wtedy dopiero podejmowaniu jakichś określonych decyzji politycznych. Tym chcieli być Stańczycy. Ludzie, którzy w roku 1869, kiedy zaczęli, przepraszam, 66, kiedy zaczęli, już myślałem o tece Stańczyka, kiedy w 66 zaczęli wydawać Przegląd Polski, byli ludźmi stosunkowo młodymi. To byli ludzie z rocznika od 1834, jak to było w przypadku Wodzickiego, przez 35 to Szujski, 36 to Koźmian, 37 najmłodszy z nich Tarnowski. Więc to byli ludzie stosunkowo młodzi, ale oni mieli już pewne doświadczenia polityczne, dosyć ważne i bardzo nawet powiedziałbym ważne doświadczenia polityczne, a jeszcze ważniejsze coś takiego, co socjologowie nazywają przeżyciem pokoleniowym. Otóż jakie to było przeżycie dla nich pokoleniowe? Dwa takie doświadczenia niezwykle ważne. Pierwsze to powstanie styczniowe. W tym powstaniu styczniowym wszyscy uczestniczyli. Generalnie rzecz biorąc w strukturach podziemnego państwa, ale jeden z nich, mianowicie Ludwik Wodzicki, nawet z bronią w ręku brał udział w wyprawie do Kongresówki w oddziale generała Zygmunta Jordana. W pierwszej potyczce ten rozdział został nawiasem rozbity. Droga trzech z czterech założycieli Przeglądu Polskiego, czyli Koźmiana, Tarnowskiego i Wodzickiego, prowadziła przez niezwykle ważną praktykę jeszcze w czasach przedpowstaniowych, bo do tego trzeba koniecznie wrócić. Mianowicie zetknęli się, czy odbyli taką, można powiedzieć, praktykę polityczną w szkole hotelu Lambert. To jest istotna rzecz, bo kiedy mówimy o XIX-wiecznym konserwatyzmie polskim, to można mówić o dwóch szkołach konserwatywnych polskich. Jedna to jest szkoła hotelu Lambert, szkoła praktycznej polityki, uprawiania praktycznej polityki. A druga szkoła, no to jest właśnie ta szkoła, o której teraz mówimy, szkoła stańczykowska, szkoła myślenia politycznego, myślenia o polityce.
budowania nowej formuły patriotyzmu. Ci ludzie, ta trójka, których przed chwileczką wymieniłem, od roku 60 po rok 63, byli tak zwanymi korespondentami biura hotelu Lambert, a więc dostarczali wiadomości o tym, co się dzieje na ziemiach polskich, zbierali fundusze na odpowiednie akcje propolskie prowadzone na Zachodzie, chociażby akcja prasowa propagandowa na rzecz sprawy polskiej i tak dalej i tym podobnie. A potem, kiedy wybuchło powstanie, cała ta trójka była w strukturach państwa, w strukturach tego państwa podziemnego, utworzonego w roku 63, w tych galicyjskich strukturach w Radzie Prowincjonalnej Galicyjskiej. Nie będę tych funkcji już wymieniał, bo to byłoby zbyt szczegółowe, ale o tym pamiętajmy. Szujski miał trochę inne doświadczenia. On na przykład lat 50., 60. związał się z środowiskiem tzw. przedburzowców. Przedburzowcy to był taki odpowiednik stronnictwa ruchu w Królestwie Polskim przed powstaniem styczniowym, z tym, że to był taki odpowiednik nie tyle polityczny, co bardziej odpowiednik na gruncie literatury, publicystyki w tym znaczeniu. I kiedy wybuchło powstanie styczniowe, Szujski niezwykle aktywnie się zaangażował w działalność pomocową, że tak powiem, dla powstańców walczących w Kongresówce, przewoził broń do walczących oddziałów, redagował pismo Naprzód od kwietnia do lipca 63 roku. Więc troszeczkę był na innych pozycjach ideowych, bo też ta trójka wymieniona przeze mnie wcześniej reprezentowała obóz białych. Szujski był gdzieś tak w centrum, chociaż Koźmian go postrzegał wtedy jako czerwonego, ale generalnie rzecz biorąc raczej gdzieś tam był w centrum tego spektrum politycznego roku 63. Tak, wszyscy więc wzięli udział w powstaniu styczniowym, które zakończyło się, jak wiadomo, klęską, traumatyczną klęską. I to było dla nich bardzo gorzkie i bolesne przeżycie, z którego chcieli wyciągnąć wniosek na przyszłość. Drugie doświadczenie to jest rzecz, która się dzieje mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rozgrywają się te wypadki w Kongresówce przedpowstaniowe, ten ruch przedpowstaniowy, patriotyczny, potem powstanie. Mianowicie następuje przebudowa monarchii habsburskiej. Od roku 59, czy właściwie 60, przyjmijmy, ta przebudowa się zaczyna, trwa kilkanaście lat do roku 73. Państwo, które dotąd było państwem rządzonym w sposób absolutystyczny, państwo, które było postrzegane jako więzienie narodów, wielu narodów, bo to jest monarchia wielonarodowa, jak Państwu wiadomo, teraz przekształca się w monarchię konstytucyjną, stosunkowo liberalną, monarchię, która w mniejszym czy większym stopniu chce respektować i respektuje odrębne aspiracje poszczególnych narodów. Nie wchodzę w ten temat, bo to oczywiście rzecz na osobną debatę. W każdym razie na skutek tych wszystkich przemian Galicja uzyskuje z czasem stosunkowo szeroką autonomię i administracyjną, i sądowniczą, i szkolną, i kulturową, i tak dalej. Z tych doświadczeń ci młodzi ludzie, myślę oczywiście o Szujskim, Koźmianie, Tarnowskim, Wodzickim, wyciągają prosty wniosek. Formuła konspirowania i prowadzącego do kolejnych zrywów niepodległościowych się przeżyła. Trzeba podjąć inną formę walki o polskość, a w każdym razie walki o przetrwanie polskości. To powinna być praca organiczna. Takie możliwości pracy organicznej na stosunkowo wielu polach pojawiły się właśnie w Galicji i trzeba to wykorzystać, maksymalnie wykorzystać. I temu propagowaniu tej idei pracy organicznej z wykorzystaniem możliwości, jakie daje autonomiczna Galicja, propagowaniem tej idei zająć się miał Przegląd Polski. I tę ideę rzeczywiście propagował. Do tego doszła kwestia tak zwanej ugody z zaborcą austriackim. To była rzecz dość przełomowa, bo przecież jakby nie patrzeć, cała polska myśl, ta międzypowstaniowa, wcześniej to było trochę inaczej, ta międzypowstaniowa, była bardzo mocno oparta na przekonaniu, że z zaborcą nie należy wchodzić w żadne jakieś kompromisowe rozwiązania, jakieś układy, no to jest po prostu wróg.
a zaborca austriacki no szczególnie właściwie w połowie wieku XIX był znienawidzony, bo przecież świeżo pamiętano olbrzymią tragedię roku 1946, tragedię chłopskiej rabacji. Do tej rzezi szlachty popchnęła administracja, chłopów popchnęła administracja austriacka w sposób cyniczny, taki szatański, żeby wykorzystać tutaj cytat z chorału ujskiego. To wszystko przecież było w pamięci ówczesnych Polaków. I trzeba było teraz zmienić to myślenie i przekonać do ugody z zaborcą austriackim. Szujski napisał bardzo ważną rzecz, mianowicie taką rozprawę programową, która stała się programem środowiska przeglądu polskiego. W styczniu, z datą 5 stycznia 1967 roku, wydał broszurę 20-stronicową Kilka prawdziw naszych ku rozwojeniu chwili obecnej. I tam właśnie przekonuje, że do polityki, do zaborców w związku z tym też trzeba podchodzić w sposób bardzo elastyczny. Mówi, zapomnijmy o Austrii tej z roku 1772, tej, która stała się jednym z odbiorców zaborców Rzeczypospolitej. Zapomnijmy o tej Austrii z 1946, która podżegła chłopów do bratobójczych mordów. Nawet zapomnijmy o tej Austrii, która w 1964 wprowadziła, w lutym 1964 roku wprowadziła stan oblężenia w Galicji. Pamiętajmy o tej Austrii, która się właśnie zmienia, która daje poszczególnym narodom jakieś mniejsze czy większe swobody autonomiczne. I potrafimy to wykorzystać. Ta broszura Szujskiego była niezwykle ważna i tę broszurę uznawało środowisko wydawców Przeglądu Polskiego za kluczową, ponieważ był to głos historyka. Stańczycy, będę operował już jakby awansem tym pojęciem Stańczycy, chociaż ta nazwa się pojawia w 1969 roku. Stańczycy bardzo mocno stanęli na gruncie takiej cycerońskiej zasady, że historia jest nauczycielką życia, a więc także polityki. Szujski był historykiem. Wtedy już nawet historykiem bardzo cenionym, bo w latach 1862-66 wydał olbrzymie, czterotomowe dzieło, dzieje Polski. Więc był już znanym już historykiem. I ten historyk właśnie patrząc w przeszłość, patrząc na nasze dzieje, miał wydobyć pewne prawdy, które trzeba kontynuować i które trzeba wykorzystać w chwili obecnej. No i oczywiście na przyszłość. To właśnie w tej broszurze Szujski rzucił taki bon mot, który potem był powtarzany i do dzisiaj jest właściwie pamiętany, o liberum conspiro, które przyrównał do dawnego liberum veto. Tak jak dawne liberum veto, mówił Szujski, zgubiło Rzeczpospolitą polsko-litewską, tak teraz liberum veto zgubiło Rzeczpospolitą dawną, tak teraz liberum conspiro, czyli takie nieodpowiedzialne, dowolne konspirowanie, gubi naród polski w wieku XIX, wskazując go na kolejne klęski powstańcze, potem represje i tak dalej i tym podobnie. To nie znaczyło, że Szujski w sposób taki drastyczny, mocny odciął się od idei powstań. Nie, on twierdził, że powstania, a nawet konspiracje te przedpowstaniowe odegrały pewną ważną rolę. Mianowicie te konspiracje i powstania podjęły kwestie społeczne. W tych realiach XIX wieku taką nabrzmiałą kwestią społeczną, którą trzeba było koniecznie rozwiązać, to była oczywiście sprawa chłopska, uwłaszczenia chłopów. To była ta wielka rzecz do rozwiązania wtedy. Ale w roku 1964 ta kwestia już nie istniała. Ta kwestia została rozwiązana przez zaborców zresztą, ale została rozwiązana. Szujski mówi, że skoro ta kwestia jest rozwiązana w tej nowej rzeczywistości, w tych nowych realiach, konspiracje i kolejne powstania, ta formuła powstań i konspiracji się po prostu wyczerpała. Trzeba przejść na inną, do innej sfery, na inną jakby sferę działania, do tych prac organicznikowskich. Szujski oczywiście trochę tutaj naciągał pewne owe prawdy, tytułowe prawdy, bo szybko mu wytknięto zresztą, że przecież
istotą powstań narodowych i konspiracji tych przed rokiem 1963 nie była kwestia społeczna. Te powstania, zwłaszcza powstanie listopadowe, były par excellence politycznymi powstaniami. Powstanie listopadowe w ogóle nie podjęło spraw społecznych. Ale Szujski znalazł taką dość wygodną formułę, która pozwalała mu nie potępić przeszłości, nie odcinać się od powstań dawnych, przecież sam był uczestnikiem powstania, a zarazem wyeliminować te powstania na przyszłość. Ten program Szujskiego, on był zawarty w broszurze Kilka prawdziwych naszych ku rozwiązaniu chwili obecnej. On był czymś rzeczywiście nowym, czymś innym niż proponowali do tej pory konserwatyści, no bo kwestia ugody nie była czymś nowym. Ale pewne sprawy społeczne, pewne kwestie społeczne proponował rozwiązać w sposób dla konserwatystów ówczesnych, takich z tej starszej daty, typu Paweł Popiel, Maurycy Mann, czy Helcel. Proponował nowe rozwiązania, bardzo wtedy takie nowatorskie na gruncie konserwatyzmu. Jakie? Mianowicie, i tu bym przeszedł, jeżeli Państwo pozwolą, do takiej kwestii z powołaniem się na Wilhelma Feldmana i jego charakterystyki Stańczyków. Otóż Wilhelm Feldman, opisując działalność Stańczyków, wyróżnił takie dwa etapy, a zarazem ten opis jest taką formą wartościowania ich działań, ich ideologii. Mianowicie wyróżnił etap ideologiczny i etap polityczny. Ten etap ideologiczny to jest etap od roku 66, kiedy w ogóle to stronnictwo się pojawia na scenie politycznej galicyjskiej, po połowę lat 70. wieku XIX, gdzieś przyjmijmy 74 rok, zaraz powiem dlaczego 74. A potem to jest już okres polityczny. Ten okres ideologiczny to jest czas, kiedy toczą się jeszcze boje o kształt autonomii galicyjskiej. Tam te sprawy są rozgrywane na forum Sejmu Krajowego. Jest kampania rezolucyjna toczona o kształt i formę autonomii galicyjskiej. No i wtedy toczą się te boje ideowe. Powstańczycy występują z jakimiś propozycjami programowymi. Broszura Szujskiego jest czymś takim. Mówiłem o programie, tak w punktach mówiąc. Pierwsza rzecz w tej broszurze to jest program odrzucenia idei konspiracyjno-powstańczej, czyli tego liberum conspiro, jak on to określa, na rzecz pracy organicznej. Druga kwestia to jest podjęcie idei ugody z Austrią. Ugody rozumiane nie jako kapitulacja, bo tak to często wyglądało, że ugoda była kapitulacją. Nie, tutaj ugoda polegała na tym, że my rezygnując z czegoś, coś dostajemy w zamian od zaborcy. Właśnie dostajemy autonomię, rezygnując z podejmowania kolejnych powstań i walki z Austrią. To jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz, podjął kwestię bardzo wtedy nabrzmiewającą w Galicji, mianowicie kwestię tak zwaną ruską. Potem zaczęto ją nazywać ukraińską, a wtedy mówiono ruską. Otóż do tej pory w zasadzie Rusinów Polacy, ci galicyjscy, właściwie różnych opcji politycznych, ale demokraci, ale także konserwatyści, nie chcieli im przyznać statusu odrębnego narodu. A ich język traktowano jako po prostu dialekt języka polskiego. Natomiast rusińskość traktowano jako nie narodowość, tylko rodowość, wchodzącą w skład narodu, jakim jest naród polski. Szujski i tak będzie w przypadku jego przyjaciół ideowych, a także osobistych, bo to przecież przyjaciele osobiści jeszcze od czasów szkolnych i potem gimnazjalnych, a potem z czasów studiów na uniwersytecie, oni też kładą inaczej, uznają prawa Ukraińców, Rusinów, jak wtedy mówiono, do traktowania je jako odrębny naród. Język, mowie ukraińskiej przyznają statut języka, właśnie języka, a nie takiej mowy, którą się posługują chłopi. To jest coś nowego. Kolejna kwestia to jest stosunek do Żydów. Właściwie mówi się tutaj o całkowitym równouprawnieniu Żydów. Bardzo to tak dosadnie ujął Tarnowski, kiedy napisał, że on rozumie, że
Żyd nie może być arcybiskupem lwowskim. Ale nie rozumie, dlaczego Żyd nie mógłby być burmistrzem Lwowa albo profesorem uniwersytetu. Więc tak mówi Tarnowski, tak pisze Tarnowski, ten młody Tarnowski. No i wreszcie trzecia kwestia, jeśli idzie to sprawy społeczne, kwestia chłopska. W roku 1874 na łamach przeglądu polskiego, dlatego tę cezurę 1974, jak umowną podałem, Tarnowski opublikował artykuł zatytułowany Porcje, w którym to artykule uderzył w ziemiaństwo wschodniogalicyjskie, które w taki sposób nieoficjalny w zasadzie kontynuuje te tradycje czasów pańszczyźnianych, wymuszając na chłopach darmową pracę na folwarku no w zamian za jakieś tam pożyczki czy drewno z lasu i tak dalej i tym podobne. Co wywołało szok i wielką awanturę w tym świecie ziemiańskim, że odważono się taką kwestię podjąć i zaatakować właśnie ziemiaństwo. Więc jak Państwo widzą, to byli ludzie bardzo otwarci i jak nowe czasy, to słowo nie wiem, może nie będzie precyzyjne, ale to w takim potocznym znaczeniu go użyję, to byli ludzie o takim podejściu liberalnym do wielu kwestii. Natomiast potem w tym, jeszcze o jednej kwestii warto tutaj powiedzieć przy tym programie Stańczyków z pierwszych lat, mianowicie o kwestii tak zwanego rządu moralnego. To jest taka formułka, którą ukuł Józef Szujski. Otóż Polacy nie mają własnego rządu, ten rząd jest w Wiedniu, ale powinni sobie stworzyć taki rząd moralny, ten rząd moralny powinny tworzyć elity społeczne, kulturalne, polityczne oczywiście, ludzie angażujący się w życie publiczne. Ludzie, którzy kierują się właśnie rozumem politycznym. To jest ten wymóg. Rozumem politycznym i dobrem społeczeństwa, dobrem narodu, społeczeństwa. Formuła bardzo otwarta, bo się okazuje, że nie zasklepiają się w świecie ziemiańsko-szlacheckim, ale tutaj można dopuszczać osoby, które są jakoś zasłużone w pracy dla społeczeństwa, narodu i tak dalej. To jest także kwestia profesury, profesorów, którzy powinni się włączać w tą elitę. To jest rzecz zresztą zaczerpnięta w przypadku Tarnowskiego od Zygmunta Krasińskiego. Z Zygmuntem Krasińskim był zresztą spowinowacony Tarnowski. Wylansował Tarnowski Zygmunta Krasińskiego na takiego patrona duchowego swojego stronnictwa. A właśnie pisząc w biografii Zygmunta Krasińskiego, Tarnowski pisze, że zawsze musi być jakaś elita. Elita to nie musi być koniecznie szlachta, to muszą być ludzie szlachetni. Zygmunt Krasiński tak szlachtę definiował. Nie wystarczy się urodzić szlachcicem, trzeba jeszcze być szlachetnym w sensie pewnych zasług, kierowania się pewnymi zasadami dobra narodowego i tak dalej, i tak dalej. Więc nie każdy szlachcic zasługuje do tego, żeby być w tej warstwie przodkującej w tym rządzie moralnym. Więc to są bardzo atrakcyjne formuły, bardzo atrakcyjne propozycje, które Szujski i jego koledzy wtedy złożyli. A potem zaczyna się jakby następny taki etap o wiele mniej ciekawy, kiedy jest możliwość wprowadzania w życie tych zasad i one wprowadzane nie są. Zacznijmy od tego chociażby rządu moralnego. W zasadzie w praktyce ten rząd moralny, to była nadal ta elita szlachecka, szlachecko-ziemiańska. Postulaty te społeczne jakby zostały wyciszone. Stańczycy stają się po prostu taką typową partią władzy. A najważniejsze w tym wszystkim jest kwestia niepodległości. Właściwie Szujski w punkcie wyjścia w roku 66 czy 7 w tej swojej broszurze stawia rzecz w ten sposób, i tak zresztą do końca będą Stańczycy mówić, ale bardziej mówić, że, zacytuję Tarnowskiego,
Cel mamy zawsze ten sam, natomiast środki się zmieniają. Celem była niepodległość, środki powinny być inne. Po traumatycznej klęsce powstania styczniowego trudno wzniecać kolejne powstanie, więc trzeba chwycić się tych możliwości, które daje autonomiczna Galicja, po to, żeby bronić polskość, tworzyć polską kulturę i tak dalej i tym podobnie. To było bardzo przecież rozsądne. Co więcej, kiedy to Szujski pisał, to był czas, kiedy zanosiło się na wojnę pomiędzy zaborcami. Na wojnę pomiędzy z jednej strony Austrią, którą jak liczono poprze Francja, a z drugiej strony będą Rosja i Prusy. W razie zwycięstwa Francji i Austrii można było liczyć na to, że jakąś część zaboru rosyjskiego, może kongresówkę, może część kongresówki, uda się przyłączyć po prostu do Galicji, która już uzyskała status prowincji autonomicznej, krainy, królestwa autonomicznego, więc to byłaby wielka przecież zdobycz. Szujski zresztą bardzo mocno podkreśla swoją antyrosyjskość. Akcentował, mówił wręcz, że nie da się pogodzić tezy z antytezą, cywilizacji z barbarzyństwem, wolności z niewolą. Oczywiście to barbarzyństwo, niewola, to oznacza Rosję. Cywilizacja, wolność to świat Zachodu, a więc także świat Polski. Więc jeżeli Szujski mówił o lojalizmie i początkowo to dotyczyło wszystkich właściwie Stańczyków, to mówił po prostu o lojalizmie wobec Austrii, tej Austrii, która stała się monarchią konstytucyjną, respektującą w większym czy mniejszym stopniu autonomiczne prawa poszczególnych narodów. A potem rzecz się zmienia. W roku 1978 Stanisław Koźmian opublikował na łamach czasu bardzo istotny artykuł, którym zaproponował, przyjęło się to w literaturze nazywać zasadę trójrealizmu, ale ja bym tak tego nie nazywał. Lojalizm oznacza bowiem jakieś dobrowolne poddanie się i wierność w stosunku do monarchy. W przypadku Polaku zaboru austriackiego, monarchy austriackiego, rosyjskiego, cara Rosji, w przypadku Polaków z zaboru pruskiego, oczywiście króla pruskiego. Tutaj raczej bym mówił o legalizmie, o trójlegalizmie. Koźmian mówi o tym, że w każdym z trzech zaborów, wykorzystując możliwości, jakie się tam pojawiają, trzeba w sposób legalny bronić polskości. Ale jeszcze w tym artykule wyraźnie akcentuję ideę lojalizmu wobec tylko Austrii. Szujski, który będzie pisał troszeczkę później, kilka lat później, w 1982 roku, napisze w artykule, że on sobie nie wyobraża w ogóle lojalizmu wobec trzech zaborców. Polaków w poszczególnych zaborach wobec swoich władców. Ale to się będzie zmieniać po śmierci Szujskiego. Ta śmierć nastąpiła w 1983 roku. W tej książce, o której Państwu wspomniałem, rzecz o roku 1863, Koźmian wystąpi z zasadą par excellence właśnie trójlojalizmu. On używa słowa trzy lojalności wobec trzech monarchów. A więc i wobec monarchy rosyjskiego, i wobec monarchy pruskiego. I trudno to nazwać ugodą, bo właściwie co on chce uzyskać w zamian za lojalną postawę wobec nie tylko Austrii, ale wobec Rosji i wobec Prus. Chce w zasadzie w drodze łaski uzyskać jakieś koncesje językowe, czy jakieś na gruncie kultury i tak dalej. A co, jak Polacy mają płacić? Mają być takim elementem stabilizującym monarchię. Czy to wtedy już niemiecką, bo to jest po zjednoczeniu Niemiec, czy to monarchię, czy to imperium rosyjskie.
Akurat w tym czasie to Imperium Rosyjskie jest podkopywane przez różnego rodzaju ruchy anarchistyczne, socjalistyczne, Narodna Wola organizuje zamachy terrorystyczne. Polacy mają jakby być elementem stabilizującym państwo carów. To brzmi już dość niebezpiecznie. A co z niepodległością? Koźmian w tej książce nie wyrzeka się niepodległości Polski, ale przedstawia taką bardzo ciekawą koncepcję trzech stopni upadku państw, trzech rodzajów upadku państw i trzech stopni upadku państw. Otóż twierdzi, iż jeden rodzaj upadku państw to jest taki, że państwo upada, ponieważ zostało najechane przez jakieś sąsiednie państwo, czy też sąsiednie państwa. I to jest upadek stopnia najlżejszego, najłagodniejszego, najmniej niebezpiecznego. Z tego upadku można się podnieść, wystarczy pokonać wroga. Drugi rodzaj upadku państwa jest taki upadek, kiedy państwo upada ze względu na własną wewnętrzną niemoc. Po prostu nie potrafi naród się sam zorganizować w państwo. To państwo się niejako rozpada. To jest upadek drugiego stopnia, upadek cięższy, ciężej, trudniej z tego upadku się podnieść. Pisze Koźmian, łatwiej pokonać wroga zewnętrznego niż pokonać własne słabości. I wreszcie jest trzeci rodzaj upadku państw, kiedy państwa upadają ze względu zarówno z powodów zewnętrznych, a więc jakiś najazd wrogów zewnętrznych, jak i z przyczyn wewnętrznych, a więc nieumiejętności rządzenia się. Przypadek Polski, i to jest przypadek najtrudniejszy, najbardziej niebezpieczny, trzeciego stopnia, tego najgroźniejszego stopnia, z takiego upadku najtrudniej się podnieść. I taki właśnie los spotkał Polaków, pisze Koźmian. Upadek Rzeczpospolitej to jest upadek trzeciego stopnia, tego najbardziej niebezpiecznego, z którego najtrudniej się podnieść. Czy można się podnieść z tego upadku? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak, ale już nie o własnych siłach. Potrzebna jest pomoc zewnętrzna. A kiedy Koźmian obserwuje scenę, sytuację międzynarodową w Europie, to twierdzi jasno i wyraźnie, że w przewidzieć się dającej przyszłości na pomoc taką liczyć nie możemy. Więc niepodległość to jest coś bardzo odległego. Jak odległego? Dopełnieniem tej książki Koźmiana, o której mówię, może być książka Tarnowskiego z oświadczeń i rozmyślań, chociaż to jest książka wcześniejsza. Więc cudzysłów biorę to słowo dopełnienie. Tarnowski pisze, że odrodzenie Polski może nastąpić po wieku lub wiekach. I stwierdza wprost, że my, obecne pokolenie, w sposób bezpośredni dla niepodległości pracować po prostu nie możemy. Mówiłem Państwu o tym, iż Tarnowski bardzo często odwołuje się do Krasińskiego, więc cytuję często wiersz Krasińskiego, Resurrecturis z roku 1846 i taki dystych, bądź tą przegraną, której cel daleki, a która w końcu wygrywa na wieki. Właśnie. Więc wierzymy w niepodległość jako coś, co jest słuszne i co nam Polakom się należy, no ale to jest cel daleki. Ale to było w tym, co było przeznaczone do publikacji. Ostatnio, w zeszłym roku, wydana została autobiografia Piotra Koźmiana. Ona była dla nas, krakowskich badaczy, łatwo dostępna, bo rękopis znajduje się nadal w Bibliotece Jagiellońskiej, więc miałem okazję czytać to o wiele wcześniej, ale teraz jest to łatwo dostępna rzecz. Niestety, ale w tej autobiografii Koźmian przyznaje, że program obrony bytu narodowego w realiach tych, które gwarantują, dają poszczególne monarchie zaborcze, to jest coś zamiast niepodległości. On przyznaje brutalnie w tej autobiografii, że to jest zamiast. Więc jak Państwo widzą, długo jeszcze można oczywiście o tych sprawach mówić, ale jak Państwo widzą, ta ewolucja myśli sajczykowskiej zmierzała w takim złym kierunku. Żeby się odwołać do Wesela Wyspiańskiego, tam dziennikarz krakowskiego czasu użala się, że koncept narodowy gaśnie. No rzeczywiście
Koncert Narodowy Stańczyków gasł. Im bliżej końca, czy może im dalej tej epoki ideowej z lat, przełomu lat 60., 70. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Można o tym mówić bardziej rzeczywiście o dewolucji, jeśli chodzi o pewne aspiracje dotyczące sprawy narodowej. Ja bardzo poproszę teraz pana profesora Grzybka, żeby naświetlił te kwestie, które tutaj się nam przewinęły tylko nawiasowo, czyli kwestie społeczne i gospodarcze programu stańczykowskiego i w ogóle kwestie też recepcji tego, jak czy te idee, które Stańczycy przy pomocy przeglądu polskiego, przy pomocy czasu krakowskiego, bez dodatku krakowskiego, starali się propagować, na jaki grunt to trafiało, czy oni mieli też intuicję społeczną, czy byli naturalni adresaci tych przesłań i czy oni mieli właściwe diagnozy społeczne, jeśli tak to można ująć. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał się tutaj skupić na czymś, co tak roboczo nazywam wyobraźnią społeczną Stańczyków. I żeby uświadomić, jakie to były problemy, to chciałem pokazać to tak, wskazując kilka punktów. Pierwszy punkt to jest rok 1846 i rzeź galicyjska. Warto pamiętać, że w roku 1846 Polakami w Galicji była tylko szlachta ziemiańska, trochę inteligencji, trochę mieszczaństwa. A kiedy te warstwy czujące świadomość narodową polską zorganizowały wtedy powstanie, to w niektórych powiatach galicyjskich udało się austriackim urzędnikom podburzyć lud przeciwko tymże powstańcom i większość tych powstańców chłopi wyłapali. Jak przywozili do starostwa tych powstańców, to mówili, przywieźliśmy wam Polaków. A jak się jeszcze dowiedzieli, że za martwego powstańca jest wyższa nagroda niż za żywego, to podrzynali im gardła tak, że krew płynęła strumieniami. Prawda? Ci chłopi, skądinąd podejrzewam, że moi przodkowie, bo ja jestem z chłopstwa galicyjskiego, jakiś przodek tam musiał mordować i rabować, a nie byli Polakami, nie czuli się Polakami. Prawda? Ich świadomość była taka, że byli cesarscy, wiedzieli, kto jest ich panem, byli katolikami i byli tutejsi, ale świadomości narodowej nie mieli. Nie mieli. I tutaj można powiedzieć, że jednym z głównych przesłań Stańczyków było zadanie uczynienia tych chłopów Polakami i wyposażenie ich w świadomość narodową. A drugi przystanek, który chcę zrobić, to jest rok 1969. A wówczas Józef Szujski wygłosił taki referat, który miał tytuł O obowiązkach narodu względem ludu w sprawie oświaty. Już sam tytuł dużo mówi. Ta? Naród to są właśnie ci, którzy mają historię i świadomość narodową. No. Szujski tutaj dokładnie tego nie definiował, kto jest narodem, ale w zasadzie te warstwy, które wspomniałem, szlachta, część mieszczaństwa, inteligencja. Ta? I te warstwy mają historię 900-letnią, natomiast lud, przez co rozumiał przede wszystkim właśnie warstwę chłopską. Nawiasem mówiąc, chłopów wtedy nazywano nieco uprzejmiej włościanami. Prawda? Lud nie uczestniczył w polskiej historii, ale teraz z nią wkracza. No? I zadaniem elity politycznej jest przyciągnąć ten lud i uczynić go częścią narodu. No? To jest bardziej postulat na przyszłość, niż jakiś opis rzeczywistości. Niechże ten lud będzie Polakami. Ale
Stańczycy, tutaj zwłaszcza Tarnowski i Koźmian. Szulski umarł najwcześniej i trochę nie zdążył w tej późniejszej fazie rozwoju myśli Stańczykowskiej wziąć udziału, mieli bardzo hierarchiczną koncepcję narodu. Znaczy na czele narodu stoi warstwa przodkująca, albo warstwa historyczna. Szulski używał różnych terminów. Naród, warstwa przodkująca, warstwa historyczna. One nie do końca się pokrywały. Można sądzić, że warstwa przodkująca była troszeczkę węższym terminem niż warstwa historyczna. Ale nie było wątpliwości, że główną siłą i podstawowym elementem tejże warstwy historycznej, która niesie w sobie świadomość narodową, jest szlachta, przede wszystkim szlachta ziemiańska. I owszem, Stańczycy popierali ideę kooptacji ludu do narodu, prawda, uczynienia narodu bardziej powszechnym, prawda, i nie mieli też nic przeciwko kooptacji Żydów do tego narodu. Czyli dość starali się pojmować ten naród dość szeroko. Gdzieś u początku ich działalności, prawda, w tym 1969, to był postulat. Trzeba powiedzieć, że jakoś ten postulat udało się zrealizować, choć nie jest to bynajmniej tylko zasługa Stańczyków. Akces chrześcijaństwa do narodu się dokonał w sposób dość skomplikowany, ale się dokonał. Powiedzmy sobie, jest dość świeży, prawda? Potomkowie warstwy chłopskiej są Polakami dopiero od jakichś 100 lat. Dobrze to pokazuje pewna scena z pamiętników Witosa. Pamiętniki Witosa są arcyciekawe, jak każda arcyciekawa książka, nie są zbyt czytane. I Witos jako młody polityk brał udział w pewnej uroczystości patriotycznej i na tej uroczystości patriotycznej wygłosił bardzo patriotyczne przemówienie. Po tym przemówieniu podszedł do niego pewien ubrany z pańska człowiek, zapewne krakowianin, i zapytał się Witosa, czy on na pewno jest prawdziwym włościaninem. Bo włościanin mówiący patriotyczne przemówienie wydawał mu się niepodobieństwem. No, a taki włościanin się jednak pojawił. I tutaj trzeci przystanek, jaki chcę zrobić, to jest rok 1889. Mianowicie wtedy po dłuższej przerwie pojawili się posłowie chłopscy w Sejmie Galicyjskim. Tych posłów chłopskich udało się wyeliminować. W Sejmie pierwszej kadencji było posłowie chłopscy z Galicji Zachodniej, prawda, czyli polskojęzyczni, bo Ukraińców zawsze trochę było. Ci posłowie chłopscy byli w Sejmie pierwszej Galicji, pierwszej kadencji, wybranym w roku 1861. Potem jeszcze byli w Sejmie drugiej i trzeciej kadencji, ale w Sejmie czwartej i piątej kadencji ich już nie było. Wybory galicyjskie były bardzo specyficzne i odbywały się pod naciskiem administracji. No, także to, że udało się chłopskich posłów wyeliminować z Sejmu Krajowego, było wspólnym dziełem elit galicyjskich, które okazały się skuteczne. Ale w znacznej mierze zresztą pod wpływem agitacji słynnego księdza Stojołowskiego, który był doprawdy księdzem Rydzykiem swoich czasów. A pojawiły się chłopskie kandydatury, bardzo podobne postacie naprawdę. W roku 1889 i udało się trzech słownie posłów włościańskich do Sejmu wybrać. Otóż ta perspektywa przeraziła przywódców konserwatyzmu krakowskiego. Czas bardzo zwalczał te kandydatury, tłumacząc, że chłop się na posła nie nadaje, bo głupi i niewykształcony. To stanowisko poparł Tarnowski w takiej broszurze, że próby rozstroju, ale
skrytykował go Bobrzyński. I Bobrzyński powiedział, że przecież Sejm Krajowy nie jest komisją prawodawczą. Nie musi się składać z uczonych prawników, tylko jest reprezentacją opinii. Więc jak tam kilku posłów włościańskich się znajdzie, to dobrze, to nie jest nic szkodliwego. Wtedy zareagował Koźmian, który napisał list otwarty do posła Bobrzyńskiego, w którym wytłumaczył Bobrzyńskiemu, że włościanin zasiadający w Sejmie nie ma żadnej wartości, do ustawodawstwa się nie nadaje i tych posłów w żadnym wypadku do Sejmu wpuszczać nie można. Owszem, można uwzględniać w jakimś stopniu interesy chłopskie, ale reprezentować chłopów w Sejmie Krajowym ma szlachta. To Koźmian nazwał zasadą zastępczą, zasadą zastępstwa. I wytłumaczył młodszemu koledze, że po prostu czegoś nie rozumie z zasad konserwatywnych. I wydaje się, że to nie było to w pełni ujawniane, ale ujawniło się w momencie kryzysu. Na momencie kryzysu najpełniej Koźmian w swoim liście otwartym do posła Bobrzyńskiego pokazał zasadę hierarchiczności narodu. A? Owszem, chłop może do tego narodu należeć, ale pod warunkiem, że uzna przywódczą rolę warstwy szlachty ziemiańskiej. Taka to była koncepcja. Wydaje się, że nie była to koncepcja bardzo mądra w sytuacji, kiedy chłop polski powoli przestał giąć karki przed panami i zaczął się upominać o uwzględnienie jego interesów w procesie politycznym. A wielką rolę odegrał w tym trochę szalony, ale bardzo ofiarny ksiądz Stanisław Stojołowski. I tego Stojołowskiego na wszelkie możliwe sposoby zwalczano. A to biskup Puzynamu wręczył suspensę, a to namiestnik kazał go do więzienia załadować pod zarzutem bluźnierstwa. Chłopi nie mieli własnego autorytetu, nie mieli własnego głosu, a w wyborach w tak zwanej czwartej kurii, mniejszej własności ziemskiej, z zasady głosowali na kandydatów rządowych poleconych przez tą elitę, ale przestali to przyjmować do wiadomości, że szlachcic ma przemawiać w imieniu chłopa i pojawiło się kilku posłów chłopskich, a potem już ruszyło bardzo szybko. No. I jeśli konserwatyści krakowscy, pojęcie trochę szersze od Stańczyków, popełnili gdzieś błąd, to między innymi taki, że nie przyjęli do wiadomości, że chłopów należałoby jednak kooptować także do życia politycznego. No bo jeśli chłop nie jest zorganizowany, nie ma swoich przedstawicieli w życiu politycznym, to skutkiem może być bezładny, żywiołowy i pełen przemocy bunt. Taki bunt zresztą nastąpił. To były słynne pogromy Żydów w Galicji Zachodniej w roku 1898. Jedno ze słabiej znanych i opracowanych zagadnień w dziejach Polski, a bardzo ciekawe. To jest zagadnienie tak słabo znane, że w pewnej syntezie dziejów Polski wieku XIX, napisanej przez bardzo poważnego historyka, przeczytałem, że w Galicji, w przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego, nie było pogromów Żydów, które właśnie dla tego zaboru rosyjskiego były charakterystyczne. I to napisał poważny historyk niedawno. No, a w rzeczywistości nie tylko pogromy w Galicji były, ale największe pogromy na ziemiach polskich w XIX wieku to były właśnie pogromy z Galicji Zachodniej z roku 1898. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że wtedy dopiero
elity galicyjskie poszły po rozum do głowy i wpadły na pomysł, że pomogą chłopstwu przez dofinansowanie spółdzielczości kredytowej. Słyszeliście Państwo może o Franciszku Stefczyku. Stefczyk w następnym roku, 1899, został mianowany na urząd takiego specjalnego pełnomocnika Wydziału Krajowego do spraw spółdzielczości. Dostał spory fundusz właśnie na subwencjonowanie spółdzielczości kredytowej systemu Raiffeisena. Ciekawa sprawa. Związek pogromów z 1898 z powstaniem i rozwojem kas Stefczyka. Ale było już trochę za późno. Było już trochę za późno na to, żeby konserwatyści zaskarbili sobie zaufanie włościaństwa i wciągnęli je do współpracy, bo włościaństwo w tym czasie, najpierw pod wpływem księdza Stojowskiego, potem pod wpływem radykalnych inteligentów lwowskich, takich jak Karol Lewakowski czy Małżeństwo Wysłuchów, byli już zorganizowani we własnym stronnictwie. Tyle na razie. Dziękuję panie profesorze. No to mamy już obraz, na czym polegał konserwatyzm tego środowiska w stosunku do kwestii włościańskiej, do reprezentacji włościan i zasad współpracy, takiej organicznej wizji, gdzie warstwa historyczna, klasa historyczna przemawia w imieniu tych, którzy nie są do tego przygotowani. I teraz chciałem pana profesora Szlachtę zapytać, ten rys zapewne był specyficzny dla Stańczyków, ze względu na to, gdzie byli, w jakim środowisku się wychowali i jakie tradycje reprezentowali. To ich z pewnością odróżniało od konserwatyzmu znanego w innych XIX wieku, drugiej połowie XIX wieku w Europie, ale być może były też jakieś interesujące podobieństwa. Poza tym myślę, że jest też dobra okazja do dokonania własnego podsumowania dorobku tej formacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie panie redaktorze. Dziękuję za zorganizowanie tego rodzaju dyskusji. To jest też sympatyczne, że w 2016 roku, w 21. stuleciu jeszcze się o tych Stańczykach rozmawia. Ja zacznę od czegoś osobliwego, mianowicie poza tymi podziękowaniami, naturalnie. Po pierwsze chciałbym, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że niekiedy w literaturze termin Stańczycy odnoszony jest nie tylko do tej czwórki, ale również do dwóch kolejnych pokoleń, do tego pokolenia, do którego należeli z jednej strony Jaworski, z drugiej strony Estreicher, tak zwane drugie pokolenie Stańczyków i do jeszcze jednego pokolenia charakterystycznego dla czasów międzywojennych, tego, z którym kojarzony jest Konstanty Grzybowski. A zatem, że termin Stańczycy odnoszony jest nie tylko, powiadam, do tego kwartetu, ale do czegoś więcej. I drugie uzupełnienie. Ten kwartet oczywiście nie był kwartetem wyłącznych autorów pisujących już to w Przeglądzie Polskim, już to w czasie. To środowisko było zdecydowanie szersze. I co więcej, w Przeglądzie Polskim mamy teksty pisane przez różnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo znanych, znakomitych zresztą, jak na przykład Dunajewski czy Kasparek. To też są ludzie związani ze środowiskiem Stańczyków. Słowem, bardzo bym chciał, żebyśmy sobie uświadomili, że Stańczycy to nie tylko ta czwórka, która była tutaj kilkakroć wymieniana. I co więcej, że dzieje owego środowiska Stańczyków przechodzą z pokolenia na pokolenie do pewnego momentu, jak to się niekiedy w literaturze, powiadam, raz jeszcze ujmuje. I teraz kolejny truizm w gruncie rzeczy, bo przecież każdy z nas może sobie poczytać książki na temat konserwatyzmu polskiego XIX wieku. Co więcej, w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, chwała Ośrodkowi Myśli Politycznej w Krakowie za to, pojawiło się co najmniej 10, jeśli nie więcej, tomów, pism osób, które już to należały do tego kwartetu, już to wokół tego kwartetu krążyły, pisząc również do Przeglądu Polskiego. Ten trzeci truizm jest związany z następującą uwagą.
Do pewnego stopnia, wbrew temu, o czym powiedział pan profesor Daszyk, jest pewien kłopot z zaliczaniem tak zwanego Hotel Lambert do tradycji konserwatywnej. W Krakowie nawet stosunkowo niedawno opublikowana została książka, której autor próbuje pokazać, że to środowisko było wielowątkowe, czy zawierało wiele podśrodowisk, czy subśrodowisk, czy mniejszych grup, które szły w różnych kierunkach, ale dominujący nurt w obrębie Hotel Lambert był raczej liberalizującym, rzekłbym, niż konserwatywnym. Ale to jest mniejszy problem. Większy problem jest z tym, że Stańczyków, jak sądzę, należy oglądać na tle pewnej debaty, która toczy się w polskiej tradycji intelektualnej mniej więcej od lat 30. XIX wieku. I pamiętać trzeba o tym, jak sądzę, że tutaj, choć nie tylko, również w Wielkim Księstwie Poznańskim i również do pewnego stopnia w Królestwie Polskim toczą się dyskusje wśród tych, którzy mają jakieś takie zacięcie, rzec można, zachowawcze. W Krakowie, czy szerzej nawet tutaj w tej części ziem zabranych przez Austrię, od lat 30. jednak działa tak zwane grono krakowskie, z którym się wiąże zazwyczaj te trzy postaci istotne, znaczy wspomnianego już Pawła Popiela, wspomnianego już Antoniego Zygmunta Helcla i niewspomnianego dotychczas Aleksandra Wielopolskiego, że co więcej, to środowisko wydaje pewne czasopismo, bardzo interesujący kwartalnik naukowy w latach 30. XIX stulecia i tam już właściwie przygotowuje się pewne rozstrzygnięcie, które zapada gdzieś w latach 40. Następstwo tego rozstrzygnięcia, jak sądzę, ma istotny wpływ na ukształtowanie się sposobu myślenia Stańczyków. Wiemy bowiem, że Antoni Zygmunt Helcel pisze taki tekst o prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie i próbuje pokazać, że jest jeden typ konserwatyzmu, tak się to nazywa, konserwatyzm, który jest fałszywy, drugi typ konserwatyzmu, też się tak to nazywa, konserwatyzm jest jakoby prawdziwy z jego punktu widzenia. No, jaka jest istota tego rozróżnienia, można by było rzec, które jest stosowane również w odniesieniu do polskich myślicieli politycznych czy polskich autorów tamtego czasu. Istota rozróżnienia, jak się wydaje, powiązana jest, są takie sugestie zresztą samego Helcla, z takim rozchodzeniem się dwóch typów konserwatyzmu. Jeden typ konserwatyzmu, później w literaturze nazywanego zwykle tradycjonalizmem, wiąże się z dokonaniami niemiecko-francuskimi. Joseph de Maistre z jednej strony, von Haller z drugiej strony, to są ci, którzy są wiązani z tym sposobem myślenia. I to ma być ten fałszywy konserwatyzm, z którym prawdziwi konserwatyści typu Helcla, czyli jesteśmy jeszcze zdecydowanie przed Stańczykami, rozstają się. Jaka jest istota tego demestrosko-hallerowskiego konserwatyzmu, fałszywego konserwatyzmu? Ano taka, że jest jakaś konstytucja naturalna, to znaczy konstytucja pierwotna, do której stale nawracać powinien każdy poszczególny naród, czyli niejako ma się odnosić do tego, co było na początku, rzec można, prawda? I nie ma możliwości żadnej ewolucji, nie ma możliwości żadnej akomodacji do zmieniających się okoliczności. Jest stałe i radykalne zrywanie z wszystkim, co nowe i nawrót ku temu, co jest początkowe. Co więcej, dodatkowy moment, który jest podnoszony przez Helca, wiąże się z pozycją władzy jako tej, która ma pilnować owej konstytucji naturalnej. No, i ma niejako wszystkich w taki sposób powodować, by nie gwałcili, nie naruszali tej konstytucji naturalnej, tej konstytucji pierwotnej, genetycznie pierwszej, rzec można. Oczywiście pomijamy te kwestie dotyczące tego, czy Bóg ufundował tę konstytucję naturalną i tak dalej, ale to jest istota zagadnienia. Dlaczego ona jest taka ważna w związku z tym, co chcę Państwu powiedzieć? No bo ten fałszywy konserwatyzm rzeczywiście prowadzi do niejakiej apoteozy władzy, niezależnie od tego, jaką ona jest. Oczywiście wiążąc ją tylko z tym zadaniem, które winna spełniać. Pilnowania owej konstytucji naturalnej, konstytucji fundującej, rzec można, konstytuującej ten naród, w odniesieniu do którego władza ta działa. Jeśli sobie uświadomimy, że mamy do czynienia z Polakami, którzy żyją w monarchii austriackiej i uświadomimy sobie, że ten sposób myślenia wymagałby wobec tego od Polaków apoteozowania władzy obcej, tak, narodowo obcej, nawet jeśli to będzie tylko szlachta, zostawmy tych włościan na marginesie, przepraszam za to, to jest to propozycja niesłychanie niebezpieczna. Tak? Jako, że prowadzi ona, i to sobie uświadamiano w latach 40. dosyć otwarcie,
Mówiąc o tym, jest to tego rodzaju podejście, które może doprowadzić do radykalnego niejako zaprzeczenia jakichkolwiek pretensji polskich, czy szlachecko-polskich, niech to będzie nawet w taki sposób. Jest ten drugi typ konserwatyzmu, który zazwyczaj jest związany z Edmundem Burkiem, takim irlandzko-angielskim Wigiem. Niektórzy mówią, że on jest związany z Torysami, no mniejsza z tym. W każdym razie mówi się o takim berkowskim konserwatyzmie jako tym, który jest radykalnie odmienny od tamtego, fałszywego. To jest prawdziwy konserwatyzm, bo on dopuszcza przy zachowaniu pewnych zasadniczych treści tak zwanej konstytucji ewolucję, akomodowanie niejako nowych rozwiązań, które są w jakiś sposób uzasadniane przez wzgląd na zmienność okoliczności, w których działa poszczególny naród. Tak czy inaczej, ta tak zwana konstytucja naturalna, która ma się zmieniać jednak ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie, czyli niejako ta akomodacja może się dokonywać, ale znów przez szacunek dla tych niezmiennych pewnych treści, które tkwią w konstytucji naturalnej i tak dalej, prawda? Ten sposób myślenia jest ponad wszelką wątpliwość przez tych poprzedników Stańczyków przyjmowany i Helcel jest tutaj bodaj najbardziej jednoznacznym zwolennikiem tego rodzaju patrzenia. Jest dokonany wybór, jak się wydaje, przez owych, ten kwartet kojarzony ze Stańczykami bardzo często. Wybór, który idzie raczej w kierunku, wyraźnie w kierunku tego konserwatyzmu prawdziwego i niejako porzuca ten konserwatyzm fałszywy. Jak się wydaje, ten wybór został niejako przygotowany w latach 40., 50. XIX wieku, przyjęty dopiero po powstaniu styczniowym, wówczas gdy się ta grupa Stańczyków tworzy, przez tych, którzy tę grupę Stańczyków tworzyli. Wcześniej, jak się bowiem wydaje, oni wiele wspólnego z tym sporem konserwatyzm taki i taki nie mieli. Owszem, zapewne go znali, ale oni raczej w ten spór nie wchodzili. Tutaj, w latach, pod koniec lat 60. ten wybór przez nich dokonany wydaje się w guście zaproponowanym uprzednio przez Antoniego Zygmunta Helcla. I teraz to jest wprowadzenie, można było tak powiedzieć, takie, które powinno nam uświadomić coś istotnego. To znaczy ten konserwatyzm przyjęty przez Stańczyków zasadza się, o ile rzeczywiście na tym konserwatyzmie prawdziwym, berkowskim oparty, zasadza się na kilku bardzo istotnych momentach. Pierwszy moment, i to moment zupełnie zasadniczy, jest ten. No jest jakiś projekt, można by było rzec, prawda, który kojarzony jest z tak zwaną konstytucją naturalną i ten projekt kojarzony z konstytucją naturalną od razu rodzi pytanie, czy ta konstytucja naturalna to jest konstytucja habsburska, czy ta konstytucja naturalna jest charakterystyczna dla Czechów odrębna, Chorwatów odrębna, Madziarów odrębna i o Słowakach raczej nie będę wspominał, Polaków odrębna, prawda? Być może nawet dla Rusinów odrębna byłaby ta konstytucja naturalna. Słowem, że w jakimś porządku prawnym państwa habsburskiego współwystępować miałby rozmaite konstytucje naturalne, prawda, które są charakterystyczne dla partykularnych składowych tej monarchii habsburskiej. Wydaje się, tak, że Stańczycy szli właśnie w tym kierunku, by mówić o tym, że istnieją odrębne konstytucje naturalne, które mają swoje treści nienaruszalne dla państwa habsburskiego. I to był jeden z ciekawszych momentów zaczepienia niejako ich polemik toczonych z tymi rozmaitymi tendencjami federalistycznymi, takimi tendencjami, można rzec, centralizacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. I to był pewien kontekst również dla tych debat dotyczących tego, uznajemy Rusinów czy nie uznajemy Rusinów, prawda, jako pewną odrębną całość, która być może ma własną, pewnie w jakimś zakresie odmienną od polskiej konstytucji naturalną. To był jeden moment, jak się wydaje, niesłychanie istotny dla zrozumienia tych polemik, które się toczą. Niesłychanie istotny również dla zrozumienia, dlaczego ci Stańczycy, przepraszam, że to powiem, w Polsce roku 2016, ale nie byli zwolennikami demokracji rozumianej jako taki mechanizm, w którym uczestniczą poszczególne jednostki, niejako wykorzeniane ze swoich narodowych, płciowych, klasowych i tak dalej ukontekstowień. I mechanizm, który pozwala policzyć bez względu na to, jaka jest wartość poszczególnego głosu i od jak ukontekstowionej jednostki ona pochodzi, a następnie mechanicznie dać rozstrzygnięcie. No,
właśnie ten kontekst był o tyle dla nich istotny, że przyjęcie takiej mechanicznej, przepraszam znów za to słowo, demokracji, powoduje, że w państwie, w tej części zwłaszcza monarchii habsburskiej, która była związana z Austrią, przeważający był żywioł, od ilościowej strony brany, był żywioł niemieckojęzyczny. Tak? I problem polegał na tym, że broniąc niejako interesu poszczególnych grup, które są nie niemieckojęzyczne w obrębie monarchii, tej części monarchii, która była związana z Austrią, należy niejako sprzeciwiać się temu dążeniu w kierunku uznawania każdego poszczególnego głosu, niezależnie od jego pochodzenia, za jednakowo istotny. Słowem, obrona konstytucji naturalnej w pierwszej kolejności mogła niejako pozwalać na ugruntowanie sprzeciwu wobec nie tylko centralizacji, ale również wobec pewnych przemian politycznych, do których przecież rozmaite impulsy pchały w monarchii austriackiej. To jest też pewien moment związany z tym, co dotyczy klęski poniesionej przecież przez tych Stańczyków wówczas, gdy wybory upowszechniano również monarchii austro-węgierskiej. Druga kwestia związana z tym sposobem myślenia konserwatywnego, który jest charakterystyczny, jak się wydaje po tych wyborach lat 40., 50. i spełnianiu ich w latach 60., 70. Druga kwestia jest powiązana z zagadnieniem, które tu w ogóle nie przemknęło jeszcze nam. Mianowicie Stańczyków zwykle się kojarzy z takimi, powiedziałbym, porządnymi Polakami, katolikami. Nie dość, że oni byli jakoś tam związani z tą warstwą przodkującą, z tym ziemiaństwem, ale już to troszeczkę osłabiliśmy, bo wygląda na to, że oni reprezentowali nie tyle ziemiaństwo lub nie tylko ziemiaństwo, ale również pewne grupy zaliczane do elity, niekoniecznie majętne, rzec można, gdy idzie o nieruchomości gruntowe. Ale co niezwykle ważne, oni są kojarzeni też właśnie z taką tradycją Polaka katolika i tak dalej, i tak dalej. Otóż problem polega na tym, że Stańczycy wprowadzają nam coś bardzo istotnego do tradycji konserwatywnej w XIX wieku, bo toczą bardzo poważną debatę z przedstawicielami innego tak zwanego konserwatywnego środowiska, mianowicie z ultramontanami. Ten słynny spór z lat 70. z doby pierwszego Soboru Watykańskiego. Tak? Słynny spór pomiędzy Stańczykami i ultramontanami, jeszcze w tamtym czasie, jeśli mnie pamięć nie myli, skupionymi wokół przeglądu lwowskiego, ale nie tylko, Warowni Krzyża i innych tego rodzaju, czasopism jest bardzo znaczący dla polskiej myśli politycznej. Przypis dam. Rzeczywiście, konserwatyści zwykle są uznawani za tych, którzy, o ile żyją w kraju katolickim, są niezwykle mocno religijnie niejako powodowani i ten religijny moment powodujący nimi sprawia, że oni są niezwykle mocno przywiązani do Kościoła. Otóż powiedzmy, kończąc ten przypis, że w związku ze Stańczykami pojawia się pewien problem. Tak zwani ultramontanie, czyli ci, którzy są rzeczywiście niesłychanie mocno przywiązani do myśli o tym, że Stolica Apostolska winna wyznaczać sposoby politycznego działania, prawda? Otóż ci Stańczycy przez tych tak zwanych ultramontanów nazywani są moderantami, to znaczy tymi, którzy wykorzystują niejako instrumentalnie Kościół dla zrealizowania własnych celów politycznych, za nic w gruncie rzeczy mając honorowanie pewnych reguł moralnych, które Stolica Apostolska broni, które Stolica Apostolska przedstawia i tak dalej, prawda? To jest drugi moment, o tyle interesujący, prawda, w związku z tym, o czym staram się Państwu powiedzieć, że ta konstytucja naturalna nie byłaby, gdybyśmy uznali tę krytykę formułowaną przez ultramontanów, nie byłaby tak mocno niejako religijnie zabarwiona, jak mogłoby się wydawać, prawda? Nie była tak mocno wiązana z tradycjami reguł moralnych, które są gdzieś tam opierane o pewne rozstrzygnięcia religijne w katolicyzmie przyjmowane, niż mogłoby nam się wydawać. I to jest drugi moment, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę, powiadam, uzupełniając te znakomite wystąpienia moich poprzedników, historyków wybitnych w moim przekonaniu,
Ja historykiem nie jestem. Jako historyk myśli politycznej mógłbym powiedzieć, że to są te momenty dwa wstępne, bardzo istotne. Jest trzeci moment. Jak się wydaje, zdecydowanie kluczowy. Ten trzeci moment związany jest oczywiście z zagadnieniem, jak to Norwid nazywał, uobywatelniania. Prawda? Jest co najmniej kilka prac, w których próbuje się pokazać tych Stańczyków jako tych, którzy rozumieli pewien kłopot, z którym się zmagamy, jak się wydaje, do dzisiaj w Polsce. Tak? Rozumieli kłopot związany z potrzebą wyjaśniania pewnych podstawowych kategorii i pewnych podstawowych zagadnień związanych z tym, co się nazywa bardzo szeroko taką obywatelską aktywnością. Wiele opracowań pokazuje, że być może trochę ze względu na ten konserwatyzm typu Berkowskiego, bardzo wyraźny akcent położony jest z jednej strony na potrzebie honorowania pewnego porządku, który jest niezmienny, normatywnego porządku, który jest niezmienny. Tutaj jest pewien kłopot związany również z tym, co pan profesor Daszyk powiedział, czy oni byli tak zwanymi realistami politycznymi, za nic mającymi jakiekolwiek reguły moralne, tylko dążącymi do zrealizowania pewnego celu politycznego, czy też nie. Otóż w moim przekonaniu odpowiedź brzmi, mimo całych krytyk, mimo wszelkich krytyk ze strony ultramontanów, nie. Oni byli nieodrodnymi dziećmi, powiedziałbym, tego myślenia lat 30., 40., 50. XIX wieku, który mówił, że muszą być jakieś reguły moralne, wedle których powinny postępować również poszczególne państwa, czy dokładnie mówiąc poszczególne rządy. I co ważne, że z tym porządkiem normatywnym, który ma być honorowany przez poszczególne rządy, wiąże się również problem władzy, tak? Który to problem władzy mieli oni obok tego porządku normatywnego bardzo wyraźnie akcentować. Słowem, poprzez, i to jest pewien moment kontrowersyjny ponad wszelką wątpliwość, poprzez przyzwyczajanie tych, którzy są Polakami, niech będzie należą do tej warstwy nomen omen szlachty, albo tych, którzy mieliby się stawać owymi Polakami, przyuczanie tych Polaków lub tych, którzy mieliby się stawać Polakami do występowania pewnej instancji władczej, miałby być niezwykłym dokonaniem, którego próbę podjęli właśnie Stańczycy. Innymi słowy, to kształtowanie, czy lepiej uobywatelnianie, miałoby w szczególności wiązać się z eksponowaniem potrzeby uwzględniania czynnika władczego obok czynnika wolnościowego. Tak? Ten partykularyzm miałby być wobec tego poszczególnego podmiotu jako tego, który miałby być wolny. Tak? Liberum conspiro i liberum veto zarazem tutaj się kłaniają. Ten czynnik partykularnej wolności, można by było rzec, prawda, miałby być odnoszony stale i stale do owej instancji władczej. Na tym miałoby polegać wykształcanie niejako pewnego sposobu myślenia, który przekracza poziom partykularny i skłania niejako Polaków do myślenia w kategoriach w pierwszej kolejności narodowych, a następnie, o ile ten cel, którym miała być niepodległość, zostanie spełniony, również do tych momentów własnego państwa i do tych momentów politycznej lojalności względem własnego państwa. Słowem, na te trzy elementy chciałem Państwu zwrócić uwagę. Element drugi i trzeci w moim przekonaniu, pierwszy, drugi i trzeci, wszystkie te trzy elementy są dosyć istotne. Pierwszy to jest to, że Stańczycy uczyli w XIX wieku potrzeby uwzględniania interesów narodowych poprzez odwoływanie się do pewnej kategorii nie od nich pochodzącej, do tej kategorii tak zwanej konstytucji naturalnej. Ta konstytucja naturalna oczywiście rodziła problem związany z tym, kto jest epistemicznie zdolny ją poznać. Nie? Drugi moment to jest tego napięcia pomiędzy tym, co jest religijne i tym, co jest polityczne. To jest ten problem, który podzielił ponad wszelką wątpliwość, przynajmniej na pewien czas, ultramontanów i Stańczyków. I trzecia kwestia to jest ten kłopot z uobywatelnianiem jako pewnym procesem wychowywania tych, którzy nie byli przyzwyczajeni do honorowania władzy, obawiali się jej, co więcej, byli rozczarowani tym, w jaki sposób działają biurokraci habsburscy, zwłaszcza w 1846 roku i tamtych okolicach. Przecież pamiętamy te lata 30., 40. i 50., generalnie rzecz biorąc, bardzo trudne tutaj w Galicji.
I w moim przekonaniu te trzy momenty, ten moment z jednej strony konstytucji naturalnej, z drugiej strony moment związany z religijnymi pewnymi kłopotami, z trzeciej strony związany z tym momentem władczym, to są momenty bardzo kluczowe dla zrozumienia stanowiska Stańczyków. Na koniec jeszcze jeden truizm. Pamiętajmy również o tym, że tak zwani Stańczycy czy tak zwani konserwatyści krakowscy nie byli jedynymi konserwatystami w tamtym czasie. Że trzeba też pamiętać tutaj na terytorium monarchii habsburskiej. Nie mówię o tym, co się dzieje tam u Hohenzollernów czy u Romanowów. W każdym razie warto pamiętać również o roli, którą odgrywali w tamtym czasie i spierali się z przedstawicielami środowiska Stańczyków, również tak zwani Podolacy, o których tutaj też na naszym spotkaniu powinniśmy wspomnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Nie da się ukryć, że minęła 17:30 i powinienem ogłosić obiecaną wcześniej przerwę na kawę.